Wszystkie prace wykazują wielką miłość do województwa polskiego, do ziemi opolskiej, do piękności tej ziemi. I należy podkreślić, że gro osób, które wzięły udział w tym konkursie, to są ludzie repatrianci z różnych stron, i ze wschodu, i z centralnej Polski, i z gór. I oni tutaj, na naszej ziemi opolskiej, znaleźli swoje miejsce, swój dom i tą ziemię pokochali. I tutaj uważają, że to jest ich miejsce i dla ich rodzin, i dla ich dzieci, i dla ich wnuków. Były osoby, które sięgały rzeczywiście do dzieciństwa, ale bardzo często opisywały swój pobyt tu i teraz. Wcale nie sięgały historią gdzieś bardzo, bardzo daleko w poszukiwaniu swoich korzeni, ale opisywali to miejsce, w którym rzeczywiście przyszło im żyć. I myślę, że to jest dla mnie naturalne, bo człowiek zazwyczaj z natury swojej najbardziej związany jest tam, gdzie już dojrzewa, chodzi do szkoły, przeżywa pierwsze miłości, idzie do pierwszej pracy, szkołę, ma przyjaciół. I to miejsce staje się w gruncie rzeczy tym moim takim pierwszym domem. Jakkolwiek oczywiście krainę jakąś tam dawną, przodków, zawsze będziemy też mitologizować, ale związani emocjonalnie jesteśmy z tym tu i teraz. I to dominowało, co mnie osobiście bardzo cieszy, że to były dzięki temu bardzo osobiste opowieści. Nawet jeśli ktoś mieszkał w miejscu niekoniecznie ważkim historycznie, czy wydawałoby się, a cóż tam się może dziać? No, w życiu każdego z nas dzieją się rzeczy ważne i ciekawe. Na szczęście, nie zawsze jest to tylko nauka, praca. Są też rzeczy wyjątkowe, ciekawe, są przyjaźnie, są, jak mówiłem, właśnie jakieś miłości. I to buduje nas tak naprawdę. I to w tym wszystkim było w różnych stopniach. Dla mnie bardzo budujące, że nie była to tylko i wyłącznie taka rozprawka, bardzo patetyczna, poważna. Było w tym też często trochę humoru, a nie tylko łzawych wspomnień. I przyznaję, że te humorystyczne elementy działały bardzo na plus. Przez słowa chciałam pokazać swoje wnętrze, to co ja myślę, to co przeżywam. Zadarzyło się, to zadziało się w 2009 roku. Byłam sama zadziwiona, że idąc wśród pięknej przyrody paczkowskich plantów, raptem zaczęły mi przychodzić do głowy różne rymowanki i bardzo żałowałam, że nie miałam i nie mogłam z tego zapisać, że jeszcze nie umiałam się tak posłużyć komórką, żeby to sobie zapisać i żałowałam. Później powtarzały się takie momenty, więc w domu na stole miałam długopis i kartkę i zaczęłam pisać. Moje pisanie ma taki tytuł: Co mi w duszy gra? I to są różne sytuacje. Bardzo dużo opisuję o Paczkowie, że Paczków i gmina to jedna wielka rodzina. To ludzie, droga i czas. To pomnik historii, żywy pomnik. I w tych słowach, według mnie, może się zawierać cała historia naszej miejscowości, naszej gminy, ale nie tylko, bo obecnie już przy tym postępie cyfryzacji, to przecież pisząc, przekazując czy mówiąc o tym wszystkim, wszystkie te wiadomości, informacje i to pisanie swoje przesyłamy na cały świat. No, dopadła mnie rwa kulszowa i po prostu nie mogłam się przemieszczać. I namówiła mnie koleżanka z klubu seniora w Komprachcicach, do którego należę. I ja po prostu zaczęłam pisać na emeryturze, to znaczy dokładnie po 70. No, ale wcześniej nie miałam czasu, nie miałam weny. Chociaż moja koleżanka zawsze twierdziła, że coś tam we mnie się działo, że ona wiedziała o tym.